Witam was, ja jestem Karwasz10, a to jest 11 część serii Zagrajmy w Rexio i Kapitan Nemo. Ostatnio spotkaliśmy się z bardzo trudną sytuacją, ponieważ jak widzicie, trochę dalej przeszedłem w grze. Kontynuuj grę. Która się nie zapisała wtedy, to było jakieś pół roku temu. I której nie nagrała się niestety. I mam teraz problem, ale rozwiązanie znalazłem. Pokażę wam przy okazji, jak wygląda system zapisu w grze. Tu są punkty kontrolne. Wybierzmy sobie jakiś taki, który nie pokazuje nam, który nie spoileruje dalszej rozgrywki, na przykład ten. I tutaj mamy akurat ten fragment gry. Ten i tu ten fragment gry. Ten. Tylko szkoda, że jak się fragment kończy i zaczyna ten, to już gra się wyłącza. Ale nie ma sprawy, mam tutaj... O! To, co nie chciało mi się pojawić u mnie, czyli... Poczekajcie... Tak jakby tutaj było tego trochę więcej. A, chyba rozumiem. W grze na poziomie trudnym jest mniej save'ów. Dobra, ale zacznijmy. Jest! Znaleźliśmy go! Ha! Schował się w kotle, razem z jakimś kolegą. Bwana na noki, błopania! Złapać! I na osu! U matku! Kurożercy! Kukula! Stawać! Wymasa jaje i dobra się przypatrzać! Być to wszakżem kret, pędzo z haszczy wyjść i się wydzierać! Ola bonga, nic nie trafifi! Domon rafifiku, migracja! To byśmy kret! Wielka to zaszczyt dla wioska Macajajów, kura bura, gościć znowu wielkim kret! Także jego pies też! Hał! Wy możecie robić co chcecie, wioska! Macajaje bardzo zajęte dziś, musieć ugotować kuku na rosół dla Pingbeje! A ja was zapraszam do siebie koniecznie! No a więc, kapitan Nemo został złapany i jest gotowany na rosół dla jakichś Pingwejów, którzy terroryzują tą wioskę. Pogadajmy z nim. Kapitanie Nemo! A możesz mówić wyraźniej? Ale kto to jest ten gościu obok niego? Jest Rex, jak mniemam. Kret jest, jak mniemam. Doktor Rollingstone, jak mniemam. Dobrze mniemasz. A ja mniemam, że nie wiem, kto to jest. Dobra. Ja nalegać, żeby nie niszczyć nasza piękna dekoracja ludowa. O, ja też. Dobra, zaprosił nas do siebie szaman, więc idźmy do niego. O! Wy przyjść do Rafikomiku i ja widzieć, że wy widzieć ten tu mega kuku! No, widzimy go. Zaiste, mały nie jest, ale widziałem kiedyś większego. U nas wioska Kurabura być taka tradycja, że jak mkret jakiś przybywać do nas, to musieć poprosić ten mgakuku do tańca raz, dwa, trzy. Że co? Stara legenda Masajajów głosić, że jeden mkret tak zatańczy, że aż się w kuku brzuch rozerwie. No, próbować. Reksiu, ten pan to chyba odbył nie jeden lot nad kukułczym gniazdem, co? Hał. Ci, którzy nie oglądali poprzednich odcinków albo zapomnieli, bo były już tak dawno, to mogą czuć się zdezorientowani tym, co się dzieje, ale nie martwcie się. To się wszystko zaraz wyjaśni. Dobra, więc mamy tańczyć z Mega Kuku, naciskając raz na jedną łapę, raz na drugą. Można prosić do tańca? O, dobra! A teraz zaraz się okazać, czy ty być ten mket, na który my czekać. Nic się nie dzieje. Bo to dopiero początek być. Wy teraz musieć raz z lewej, raz z prawej. Jak kroki dobre być, to kuku się rozewrze brzuchem. Bardzo podobnie do Boga Twaroga w Skarbie Piratów. W ogóle ten posąg przypomina Boga Twaroga. Tyle, że nie jest Twaroga. Bo tam też mieliśmy z jednej strony naciskać, albo z drugiej. Też, że tam były zagadki. I otwierał się mu brzuch. No to dobra. Cza. Raz z prawej, raz z lewej. Raz, dwa. Cza. Raz, dwa. Cza. Raz, dwa.
I tak zupełnie zakręcony kretes tańczył sobie z wielkim kogutem, próbując sobie wyobrazić, że tańczy z Mori. Kiedy nagle... O, o, o! Kuku się rozwarł był! Ty być ten kret, ten prawidłowy! O, la bonga, to wielki dzień dla Masajajów! Dziś wieczór my jeść czerwonaki i tańczyć na jedna noga! Ale, ale, to chyba jakiś przypadek. Ja tańczyłem bez sensu zupełnie. Ty tak, ale twój duch tobą sterować i to sterować dobrze! Ty mieć wielki przodek, co za tym stać? No to ciekawe, co tam być w tym kuku! Fajnie chodzi, gościu. Dobra, też wejdźmy. Niezwykła to opowieść tu na obrazkach być! Uficcy Kurabura! No, jak widzicie... Możecie już wiedzieć, o jakiego kreta chodziło. Chodziło o Amona Kretesa. Tego, który był w Egipcie. Który mówił, że wyruszy w to miejsce. Naszem legenda mówi, że dawno temu, kiedy słońce było jeszcze wielka spirala, do wioska Masajajów przybyć wielkim kret Amokrentes i mniejsze krety. Dobra, teraz drugi obrazek. To widać, jak wielkim kret wyczarować mega kuku i wystraszyć złe pingweje kesz i uratować Masajajów i ich wódz kukury. To ci sami pingweje, co przychodzą dziś do was na zupę? Ci sami! Olebonga! Żeby tak dziś wielkie amokręte spogonić tych pingweje i pokazać im, gdzie ziemniak rośnie! Dobra. To jest właśnie ten mega kuku. Jak zauważycie, tutaj ma miejsca na przedmioty. A jak wyjdziemy z niego, to jest instrukcja. No niech mnie wąż zdusi, jeśli to nie jest jakiś schemat. Dobra, więc zaczynamy budować. Bierzemy wszystko, co się da. Co się da z wioski. I stawiamy w odpowiednie miejsca. Tym razem budowa nie przypomina tak bardzo... Doktorze Rolling Stone, spróbujemy pana uwolnić przy pomocy pana imbryczka z herbatą. Życzę powodzenia, jak mnie mam. Tym razem budowa nie przypomina takiej budowy, jak były... A jednak jakaś cywilizacja już tu wcześniej zawitała. U koguta, tylko takie bardziej jak były u kota Leonarda da Vinci, czyli że stawiamy każdy przedmiot, kiedy chcemy. To chyba miało być na gniazdo, dla czerwonaków. Nie będzie. Biorę to, co My sprzątamy świat. Biorę to, co pamiętam, że było potrzebne. I za pazuchę. Jeszcze trzy miejsca. Pożyczamy. Mam nadzieję, że palisada się nie rozleci. Coś trzeba odłożyć, coś. Chociaż właściwie... Dobra. Bo jest jeden przedmiot, który jeszcze jest potrzebny. On jest tutaj w tym miejscu. Ukryty. Ale możemy się po niego wrócić w każdej chwili. No to zaczynamy. Spójrzmy na schemat. To może najpierw jajko. Ty, patrz, pasuje. To może spróbujemy zrestaurować tego potwora, co? Hał. No to musimy się rozejrzeć za materiałami. Proponuję udać się w stronę lasu. Dobra, ale ja już mam materiały. Gdzie by to pasowało, bo nie pamiętam. Patelnia. Dobrze, że pogryziona przez lwy, bo pasuje. No jak to wpasowałem, no? Moduł napędowy. Koło. Tu damy to koło od bicykla. Chyba... No to inne to? Au! Nie chał. Co tam kombinować? Nie chał. Mówimy po polsku. Chyba... Nie chał, tylko jak. Gdzie to gdzie? Dobra, cicho bądź. Aha, czy jednak tamte rzeczy były potrzebne? Może spojrzymy... Czekaj. Czajniczek z herbatą, jakże straszny. Gdzie łopatka? W tym miejscu. Szpadelek. Wsadzimy mu w kuper. Wiecie, te dwie...
gdzie te dwa kręciaki? Co wy tam kombi... Zamknij się. Dobrze. Tutaj wytkniemy koło zębate, o! Dobrze jest. Może spojrzymy... Nigdzie nie będę patrzał. Pamiętam, że jeszcze... Nie tu. Gdzie to? Pamiętam, że gdzieś tutaj. Dobra, idziemy po resztę części. Najzabawniejszą część wezmę na koniec. Las jest. Przystąpmy do znalezienia materiałów. Dobra, bierzemy. Po cichutku. Kradniemy bongosy. Coś jeszcze tutaj miałem. Ale nie pamiętam, gdzie to leży. Aha, dobra, czyli tutaj już nic, ale tutaj jest przedmiot. Pamiętacie może, że Reksio w wehikule czasu wsadził do kieszeni płonącą pochodnię. Jak ją wyciągnął, to się nadal paliła. No to teraz wyciągnie na przykład taki żar z ogniska, rozżarzone węgle. I oczywiście do kieszeni, a jakże. No. I ma rozżarzone węgle. A więc do mega kuku ostatnie komponenty dopasować. A tu damy żar. Aucha, aucha. Powiedziałem żar, nie żart. Pewnie, że jest nieśmieszny. Gdybym dał tam jakiś żart, to byście pękali ze śmiechów i... Mklet się pogrążać, ten żart być bardzo słaba. Znaleźli się eksperci. Co? O, przepraszam. Ja skończyć latający uniwersytet humoru węża Pytona. Wiedzieć, co nie lew, a co nie tygrys, na przykład. Jak się znać? Edukowany. Bęben? Super. Nie bęben, tylko bongosy. Koło? Sterowe zresztą. Raz to gdzie było. Trzeba wynaleźć temu jakieś miejsce. Wachlarz tu. No nie gadaj. A na koniec przywiążemy jeszcze sznureczek, który właśnie wygrzebałem z kieszeni. Został mi po budowie teleportków. No to chyba wszystko. Ale co teraz? Ola bonga! Pingweje lezą! Lezą, lezą! Hau, 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 hau! Pani kokoko, pani kokoko, kokoko! No, wielki kuraku, przygotuj się, bo za chwilę ożyjesz. Gotowy, Reksiu? Hau, hau! Pi, 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 pi. Ale straszne. Pi, pi, pi. Pingweje! Lezą z lasu! Czy zupa oby nie zasłania? Nie, na szczęście za kuku! Pi, 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 pi! Witajcie wielkie małe pingweje! Na dowód wielka przyjaźń między narodem Masajajów i pingwejów! Nasz koko, komitet wioskowy ugotować tradycyjna zupa z kuku! Pi, pi, pi! Mniemam, że to nasze ostatnie chwile, kapitanie. Może herbatki. Dobra, teraz ty wyjdź, a ja będę udawał grzmoty. Pi, 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 pi. Koko, już? A zatem bez dalszej ceregiele, zasmakujcie naszego kuku. Uciekają. Nigdy tu nie wracajcie! Ola bonga! Pingmeje przepędzone! Uciekali, aż się za nimi kurzyło! Tam gdzie ziemniak rośnie, do szanoka chyba. No dzięki bogom i duchom! No właśnie! Możemy złożyć ofiarę z tych dwóch cudem ocalałe koko, żeby podziękować bogom i duchom! Nie trzeba! Lepiej ich wypuśćcie ich! To mówiliśmy my, bogowie i duchy! Krzyknął z oddali Kretes zmienionym głosem. Kto to powiedział? Wypuścić koko! Koko, wybyć! Wypuszczone! To ja przepraszać, bo ja coś odkryć w grotach! Dobrze, ale teraz już zakończymy odcinek i w następnym już będziemy na naszym save'ie. Bo przypomnę, że teraz jesteśmy na moim już starym ukończonym. Więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapki w górę, łapki w dół. I zobaczymy jutro, co nasz kurak znalazł w grocie. Cześć.